Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak odpalić Audi A6 C8, kiedy kluczyk nie łączy się z samochodem. Kiedy mamy słabe baterie w pilocie, a nie mamy możliwości wymiany tych baterii, tak możemy go odpalić awaryjnie. Włączamy przycisk Start i pojawia nam się komunikat, że kluczyki nie łączą się z samochodem. Pomiędzy miejscami na napoje znajduje się miejsce na kluczyk. Wkładamy ten kluczyk. Włączamy znowu przycisk Start i znowu pojawia się nam ta funkcja, że kluczyki nie łączą się z samochodem. Otwieramy podłokietnik. Tutaj znajduje się takie miejsce, jest tam narysowany kluczyk. Kładziemy nasze kluczyki w to miejsce i ponownie próbujemy zapalić samochód. Jak widać, kluczyk połączył się z samochodem. Wciskam hamulec, włączam przycisk Start i samochód odpalił. Na koniec krótko przypomnę, że jeżeli nie mamy możliwości wymiany baterii, nie wkładamy kluczyka tutaj, tylko tutaj. A jak chcecie wiedzieć, jak wymienić baterię w kluczyku, zapraszam na mój kolejny filmik.